Siemeczko, z tej strony Zewir i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. A to jest już 13 odcinek z serii FS17 Sosnówka. I w dzisiejszym odcinku bierzemy się za akcję nawozy. Oczywiście Walterka oraz świeżo zakupiony rozsiewacz Bredala. 4000 litrów bodajże do niego wchodzi, także od razu się bierzemy. Praca nad takim rozsiewaczem też jest dosyć wydajna, bo 24 metry. Także pierwsze dwa pola, jak myślę, że na tym się spokojnie uginę. Mamy spojrzeć tak na oko, ja to będzie te 24 metry. Dobra. Jeszcze ustawię, może tam pomóc. Nie, to trochę dało się troszeczkę pozapylać, bo damy sobie takie 14 na godzinę. Jeśli damy. No i co prawda już kukurydza to miała podrzucony nawóz, ale zawsze tam jak się coś więcej podrzuci, tam się nic nie stanie. Tutaj po prostu tak trochę na odwal się będzie ten zupełnie wielkim. Damy troszeczkę większe obroty, może 15 na godzinę się da chyba. Może druga dawka idzie na kukurydzę. I tak wiem, że nie było przez parę tygodni odcinka z tej serii. I domyślam się, jak ta seria mogła ucierpieć. Ja się doczekam. 27. Także naprawdę fajnie. Zakręcimy. Jak widzicie, maszynki już pod wiatką ładnie poustawione. Cztery przejazdy. A kurde, praktycznie w miejscu musiałem zakręcić. Także ten nawóz to myślę, że nawet do drugiego sezonu na spokojnie będzie wystarczał. Ten rozsiewaczu. Tutaj w ogóle nie było sypane, dlatego tutaj będzie widać jakąś utylizę, tam nie, właśnie nie bardzo było. To zobaczymy, jak to rzeczywiście jest teraz 24 metry. No szeroko. Teraz ja muszę tak nam się zrównać. Czekajcie, oczywiście nie można o tym zapomnieć. Miniaturka musi być. Coś machniemy może. O, jedziemy dalej. No i to już jest praca takim rozsiewaczem. To jest naprawdę wydaje nie takie jak ten poprzedni, co miałem Kwernelanda 12 metrów. I ogólnie pierwsze prace z Reala ogólnie już się zaczęły w tym sezonie. Także jak najbardziej uważam sezon za rozpoczęty. I właśnie ogólnie
Nie wiem, kiedy wam to dam, czy w niedzielę, czy w sobotę, bo ogólnie w sobotę jest to nagrywane. Jak się mi uda w sobotę, to dostaniecie to właśnie od niego, właśnie kiedy będzie to już nagrywane. A jak nie, no to trudno. No już dostaniecie to w niedzielę. I tak prace się właśnie rozpoczęły i można się brać już tutaj za... No bo na następny odcinek oczywiście będą opryski. Trochę tutaj muszę pozakręcać. Będę musiał wajkę całkowicie rozłączyć praktycznie, bo to jest ten krzaczor cały. Wiem, ja to może sobie znowu zakręcę. Taki jakiś myk trzeba tutaj wymyśleć. I taki odcinek, bardziej ten był na szybko. I tak robione już wszystko bardziej pochopnie. Ale i tak się myślę, że w jakimś fajnym czasie udało się nas zmieścić. Z reguły im krótszy odcinek, tym bardziej tak do końca go jakoś oglądacie. O, teraz to... To nieźle pojechałem. Czekajcie, zaraz ten... Rozsiewacz, że to może pod wiatę na razie nie będę ładował, tylko tutaj go odepnę. Tak tymczasowo. Także co, to by było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, dostawić łapkę w górę, pozytywny komentarz oraz subskrypcję dla mojego kanału. I zachęcam cię oczywiście do dalszego oglądania tej serii. Żegnam się z wami. To by było na tyle. Cześć.